Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo ciepło, moi drodzy. Mariancello, kłania się przed wami. No już jakiś czas się nie słyszeliśmy i postanowiłem coś tutaj dla was nagrać, przygotować coś specjalnego. W dniu dzisiejszym zajmiemy się takim nietypowym gambitem, również o nietypowej nazwie, bo jest to Elephant Gambit z języka angielskiego, czyli Gambit Słonia. Tak, nazwa trochę śmieszna, trywialna, ale uwierzcie mi, ten gambit jest ostry. Tutaj tak naprawdę gra jest bardzo dynamiczna. Tutaj krok po kroku, ruch po ruchu, wchodzą kontrataki, cały czas pojawiają się przeróżne groźby. Jest bardzo ciekawy. No jeżeli nie będziemy znali poszczególnych wariantów, poszczególnych zagrań, no to możemy łatwo przegrać grę już w debiucie. Zatem Gambit Słonia to jest temat naszych dzisiejszych zajęć. Zapraszam was do oglądania. I cała ta historia w tym gambicie zaczyna się od dobrze już znanego wam posunięcia, a mianowicie ruchu E4. Tutaj kontynuacja również jest wam znana. Ze strony czarnej pada ruch E5, stopujący tego piona. No i aż się prosi, żeby zagrać teraz skokiem. Na F3 z atakiem na tego pionka w centrum, na E5. No i do tej pory, w tych wszystkich przez nas omówionych już debiutach, Fitz polegał na tym, żeby jakoś obronić tego centralnego piona tutaj, na E5. No ale nie w gambicie słonia. Tutaj będziemy grać ostro. Już w czwartym posunięciu, już teraz, skontratakujemy i zagramy ostro. Pionem z kolumny D. Na D5, aż tutaj. Niesłychane rzeczy się dzieją, moi drodzy. Wygląda na to, że białe mają dwie możliwości pobicia. Tutaj skokiem na E5, albo pionem na D5 oczywiście, tak? No więc dziś omówimy te dwa warianty tutaj. Zarówno ten tutaj bicia skokiem na E5, jak i ten bicia tutaj z E na D5 pionem. Zaczniemy od tego bicia pionem. No jest on według mnie i według moich obserwacji mniej popularny jak branie tego pionka skoczkiem. No bo tutaj jeżeli białe wezmą pionka na D5, no to oczywiście wchodzi w grę bezpośrednie odbicie tego piona hetmanem. Ale tutaj czarne mają lepszy ruch in between move. Mogą przyatakować tego skoczka na pole F3. Pchając pionka z kolumny E tutaj na E4. I co? Skok pod atakiem. Oczywiście skoczek może odejść, to jest jedna z opcji, ale też tutaj tak naprawdę ten kontrgambit ze strony czarnych może być zatrzymany takim ruchem fajnym jak hetman E2. No i co? Następuje teraz absolutne związanie tego piona. Pioneczek nie może pobić skoka na F3, no bo jest związanie, tak? Byłby szach na czarnego monarchę. No dobrze, no ale gra może być kontynuowana. Teraz czarne nie muszą się niczym przejmować, tylko mogą obronić tego pionka tutaj, który jest przy okazji też atakowany przez hetmana na E4 i zagrać skoczkiem na F6, tak? Już teraz pionaczek się broni. No ale teraz te centrum tego piona na E4, który tutaj zamaszerował, czarne mogą podważać, przykładowo ruchem D3, dokładając nacisk tutaj oczywiście na centrum, tak? No ale w tej chwili, w tym momencie czarne mogą wziąć tego pionka, który tutaj po odbiciu się znalazł na D5. I hetman wchodzi do gry i również wspiera tego piona. Zwróćcie uwagę, jak fajnie to wszystko jest logicznie rozwijane. Każda figura znajduje się w jakimś celu na konkretnym polu, tak? No dobrze, tutaj jest kontynuacja. O, sytuacja jest ciekawa, no ale tutaj białe mają dobry ruch. Mogą teraz zagrać z B na D2. No i co? Wygląda na to, że nacisk na to centralne pole, tutaj na E4, jest bardzo wysoki. Ciężko tutaj dla czarnych będzie obronić tego piona centralnego na E4. Można myśleć oczywiście o czymś w stylu goniec F5, no ale teraz białe biją z D na E4. No i co? Mamy widełki. Trzeba tego pionka jakoś wyeliminować. No załóżmy, że pobijemy gońcem. No i teraz tak naprawdę białe mają in-between move. Nie muszę odbijać tutaj skoczkiem bezpośrednio, to mogą tutaj zagrać skoczkiem na G5. Atak na gońca, który jest przy okazji związany, jest ogromny. Mamy tylko dwóch obrońców, a trzy figury go atakują. To wygląda na to, że goniec jest stracony. No ale nie, możemy się jeszcze ratować. Możemy bić tego skoku. Tutaj, na G5. I to jest jedyna, najlepsza, najbardziej słuszna decyzja. No ale teraz mamy bicie skoczkiem. Tutaj, na E4. Uwaga, podwójna groźba. Hetman pod atakiem. Skoczek grozi tutaj wejściem na F6 szachem. Tutaj będzie podwójny szach. Przy okazji szach z osłoną od hetmana.
Tutaj nie musimy się niczym przejmować. Hetman może odejść tutaj na e5, no bo jeżeli teraz skoczek wejdzie na f6 z szachem, tak, no to mamy odbicie skoczka na f6. Hetman jest broniony, ale hetman nie musi wcale bić tak, żebyśmy wyprostowali sobie tutaj piony. Tylko w tym momencie może być zagrane coś w stylu goniec f4. No i co? Teraz tak naprawdę pozostaje tylko bić tego hetmana. No bo tutaj nie możemy oczywiście wziąć gońca, bo jest związany. Bicie hetmana, odbicie gońcem. No, pozycja definitywnie faworyzuje kolor biały. No dobrze, zwróćmy uwagę jeszcze, co by się działo, jakbyśmy nie zagrali tutaj gońcem na f5 w tym momencie, żeby tego pionka bronić, tylko tak kontynuowali rozwój w jakiś taki logiczny sposób. Zagraj tutaj przykładowo skokiem na c6, tak? No dobrze, no ale teraz tak naprawdę skoczek może wziąć na e4. No i tak naprawdę, czy powinniśmy bić tego skoczka? To jest dobre pytanie. No tutaj odpowiedź nie jest jednoznaczna. Tak naprawdę trzeba uważać, bo teraz grozi skoczek f6 z podwójnym szachem, tak? Zarówno od skoczka, jak i od hetmana. Zatem polecałbym tutaj wziąć jednak tego skoczka na e4. Oczywiście nastąpi odbicie z atakiem na hetmana. Hetman na spokojnie wycofa się tutaj na pole e6. No i gra jest kontynuowana, tak? Nie ma jakiejś tam gigantycznej przewagi z której ze stron. Tutaj komputer mi pokazuje plus 0,6 dla białych, więc jest to delikatna przewaga. Czyli do tego prowadzi tak naprawdę wariant, który tutaj przedstawiliśmy, już wam pokazuję z której konkretnie pozycji. Tutaj zagraliśmy ostro gambit słonia na d5, białe wzięły tutaj z e na d5, a my pchnęliśmy pionka, po czym białe zagrały hetmany na e2, tak? No i tutaj mieliśmy kontynuację, którą przed chwileczką wam przedstawiłem. No dobrze, ale jak wspominałem, tutaj białe mają inne opcje. One po ruchu tutaj z naszej strony, ze strony czarnych, po ruchu pion d5, mogą wziąć tutaj skoczkiem na e5. I tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja. My teraz możemy pobić tego pionka na e4. Jeżeli pobijemy pionka na e4 w tym miejscu, to białe mogą zagrać ostro gońcem na c4. I co? Wygląda na to, że nasze słabe pole f7, bronione tylko przez króla, jest atakowane dwa razy. No, prawdę powiedziawszy, nie polecam tutaj zagrania typu goniec e6 z blokadą tej przekątnej. No bo teraz bezpośrednio gońce mogą zostać wymienione. No i ta przekątna zostaje brzydko otwarta. Hetman może to wykorzystać z impetem. Wejść na h5, dając szacha. No i co? Wygląda na to, że tutaj zasłona pionem na g6 nie działa. Skok bierze piona. Jeżeli nastąpi odbicie, no to sorry, leci wieża. Całe skrzydło królewskie rozbite doszczętnie. Więc tak naprawdę to nas nie ratuje. Nie musimy się przejmować tutaj, moi drodzy. Po tutaj pobiciu z d na e4, jeżeli goniec wyjdzie na c4, no to o to chodzi w gambicie słony. Gramy ostro, kontratakujemy, szukamy cały czas kontrataku. Gramy hetmanem tutaj na g5. No jest ciekawie. Najlepszy ruch teraz dla białych to prawdopodobnie wzięcie tutaj pionka na f2 z atakiem na wieżę i hetmana. No ale my mamy kontrgrę. Gramy tutaj. Bijemy tego kluczowego piona na g2. Atakujemy wieżę na h1. Cóż się dzieje, jeżeli teraz białe wzięłyby wieżę na h8, to my bierzemy tą na h1 i to z szachem. Król odchodzi z szacha, jedyna opcja. Mamy bombowe uderzenie gońcem na g4. Jest szach. Zasłona. No niestety. Wygląda na to, że co? Że leci hetman, tak? Więc tutaj sytuacja opłakana dla białych. No więc tak naprawdę, kiedy biały uderzył w pole f7, a my z kontrgrą uderzymy w pole g2, no to teraz białe nie mogą brać wieży. Jeśli wezmą wieżę, no to mają po grze. Białe w tym miejscu powinny ratować wieżę. Grając nią tutaj, na spokojnie, na f1. Wieża jest teraz broniona tutaj. Goniec i król dostatecznie bronią wieży. No wygląda na to, że wieża na h8 jest stracona. No ale uwaga, tutaj mamy kolejny fajny ruch ze strony białych. Goniec na g4 cały czas jest groźbą. Gramy tutaj na g4, ostro, aktywnie. Hetman pod atakiem. No nie ma gdzie obejść, niestety. Trzeba tutaj zasłonić hetmana gońcem. Goniec na e2 zasłania hetmana. Mamy bicie. Następuje odbicie. Hetman na e2. No ale w tym miejscu król likwiduje skoczka na f7. Tego, który tutaj groził naszej wieży. No dobra. Białe owszem, mają tutaj fajne ruchy, aktywne. Hetmany przykładowo na c4.
Mamy szach. Król wraca na spokojnie, na swoje miejsce. No i tak, hetman. Na c7. No, białe mają tego pionka. No ale skoczek wchodzi do gry. Tutaj powolny rozwój ze strony czarnych. No, tutaj coś się będzie działo. Skoczek wychodzi na d2. Tutaj oczywiście jest opcja wzięcia pionka, no ale wtedy tutaj wieża z impetem, tak? Przyjmując kontrolę, przepraszam, nad tą kolumną. No, za chwileczkę czarne będą tutaj dążyły do rozwinięcia kolejnego skoczka. Tutaj grania z g na f6, później rozwinięcia gońca, wcielenia wieży do gry tutaj na tej kolumnie f. No i jakiś nacisk będzie tutaj na to pole w przyszłości, tak? Nawet tutaj gońca będzie można rozwinąć dynamicznie na c5, tak aby tutaj nacisk wraz z hetmanem, gońcem i tutaj tą wieżą w przyszłości był na to pole przy królu. I tak naprawdę pozycja jest gorsza, jeżeli chodzi o grę czarną. No ale arcyciekawa według mnie. No tutaj warto czasami spróbować, szczególnie w tych szybkich partyjnicach, spróbować czegoś nietypowego, zagrać jakiś taki gambit ostry. No tutaj łatwo błędy, tak? Łatwo błędy tutaj przy takiej niedokładnej grze. No nasz oponent grający białymi mógłby kilka razy tutaj już przegrać partię w samym debiucie tak naprawdę. Więc tak naprawdę przyjrzyjmy się jeszcze raz temu gambitowi, który polega na zagraniu typu pion d5. Nietypowe zagranie. No tutaj przedstawiłem wam dwa warianty polegające tutaj na biciu. No jeżeli teraz białe zagrałyby w tym miejscu skokiem na c3, tak aby bronić tego pionka, no to nie. To nie jest dobry ruch. Pion tutaj maszeruje do przodu, przedziera się na d4, wygania skoczka. No i tak naprawdę, oczywiście dalsza gra istnieje tutaj. Skoczek sobie odchodzi na e2, no ale tak naprawdę zdominowaliśmy centrum. Tutaj jako czarny. To jest dość rzadkie. No dobra, to był gambit słonia, moi drodzy. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia na kolejnym filmiku. Pozdrowienia i życzę powodzenia z waszymi partiami.